RF Heave to urządzenie emitujące fale radiowe wytwarzane przez prąd wysokiej częstotliwości. Energia elektryczna zamieniana jest na elektromagnetyczną i dociera do tkanek, gdzie następuje ich przegrzanie. Fale radiowe wpływają na wytwarzanie w tkankach ciepła, co nazywamy diatermią. Ciepło wytwarzane jest wewnątrz tkanek, a nie dostarczane z zewnątrz. Fale radiowe stymulują tkanki powierzchniowe i głębiej położone. Poprawiają ich dotlenienie, odżywienie oraz mikrocyrkulację. Zabieg polega na podgrzewaniu włókien kolagenowych, co powoduje ich obkurczanie i napięcie, dzięki czemu następuje proces intensywnej regeneracji. Ponadto fale radiowe Heave stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu i elastyny, dając tym samym efekt zmniejszenia widoczności zmarszczek. Następuje natomiast zwiększenie gęstości, elastyczności i jędrności skóry, jak również poprawia się owal twarzy i koloryt skóry. Efekty zabiegowe są widoczne już po pierwszym zabiegu. Podczas zabiegu z wykorzystaniem aparatury RF Heave możemy wprowadzać preparaty nawilżające i liftujące. Jednak nie jest to konieczne, ponieważ działanie fal radiowych Heave przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Zabieg z wykorzystaniem fal radiowych Heave wykonamy w celu zmniejszenia widoczności zmarszczek, likwidacji cieni i opuchlizny pod oczami, efektywniejszego wprowadzenia składników aktywnych zawartych w kosmetykach, redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej, redukcji celulitu, modelowania sylwetki, zwiększenia elastyczności skóry i poprawy jej jakości, przyspieszenia regeneracji tkanek, zmniejszenia napięcia mięśniowego oraz zwiększenie elastyczności tkanki łącznej. Przeciwwskazaniami do zabiegu z wykorzystaniem fal radiowych Heave będą nowotwory do 5 lat od odzyskania zdrowia, ciąża i okres karmienia piersią, epilepsja, twardnienie rozsiane, metalowe implanty w organizmie, choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze, nadciśnienie tętnicze, trądzik różowaty, cera naczyniowa, niewydolność żylna, żylaki, zaburzenia krążenia obwodowego, zaburzenia czucia, rozróżnik serca, czynna gruźlica, zaćma, cukrzyca, nadczynność tarczycy, stany gorączkowe i nieunormowane zaburzenia hormonalne. Menstruacja w przypadku zabiegów na brzuch, pośladki i boczki. Decydując się na zakup fal radiowych Heave, mają Państwo do wyboru dwa rodzaje głowic. Standardowe bądź wzbogacone dodatkowo o laser biostymulujący. Laser biostymulujący należy do laserów niskoenergetycznych, terapeutycznych. Ma on za zadanie pobudzenie fizjologicznych procesów naprawczych, polegających na przebudowie komórek i tkanek. Dodatkowo poprawia ich odżywienie i dotlenienie. Zwiększa syntezę białek, w tym kolagenu, oraz zmniejsza obrzęki. Przeciwwskazaniami do stosowania lasera biostymulującego podczas zabiegów fal radiowych Heave są uczulenie na światło, kuracja retinoidami do roku od zakończenia leczenia, przyjmowanie leków fotouczulających, przyjmowanie ziół fotouczulających, takich jak wyciąg z dziurawca czy nagietka, co najmniej 3 miesiące od odstawienia. Zabiegi z wykorzystaniem fal radiowych wykonujemy w odstępach 2 tygodni w serii od 6 do 8 zabiegów. Następnie warto wykonać zabieg przypominający po około 2 miesiącach. Kolejną serię zabiegową możemy rozpocząć już po pół roku. Natomiast zabiegi z wykorzystaniem innej aparatury wykonujemy najszybciej po 3 dniach. Zabieg z wykorzystaniem fal radiowych wykonujemy do odczuć klienta, klientki. Pacjent powinien odczuwać delikatne ciepło, jednak nie gorąco. Choć zabieg wykonujemy do odczuć, nie przekraczamy pewnych dawek. W przypadku oczu pracujemy na parametrach do 20 W, twarzy do 60, a w przypadku ciała do 120 W.
Decydując się na zakup fal radiowych Hebe, w zestawie otrzymują Państwo trzy głowice. Stożkową do opracowywania okolicy oczu, bruzd i zmarszczek, głowicę do twarzy oraz ciała. Przed zabiegiem należy zdezynfekować preparatem do dezynfekcji skóry końcówkę głowicy. Preparat ten najlepiej nanieść uprzednio na ręcznik papierowy i dopiero przetrzeć końcówkę. Pozostałą jej część możemy czyścić również przy pomocy preparatu do dezynfekcji skóry bądź zwilżonej ściereczki. Do wykonania zabiegu fal radiowych niezbędne jest użycie preparatu sprzęgającego. Do tych celów najlepszy będzie żel lawendowy Hebe. Przed rozpoczęciem pracy należy podłączyć urządzenie. W tym celu podłączamy kabel zasilający, dociskając go do oporu. W celu uruchomienia urządzenia należy posłużyć się włącznikiem zero-jedynkowym. Obok włącznika znajdziemy wyjście na bezpiecznik. W celu poprawnego podłączenia głowicy do urządzenia należy znaleźć odpowiednio oznaczone gniazdko i wpiąć w nie wtyczkę. Następnie dokręcić zabezpieczenia boczne. Dzięki zabezpieczeniom bocznym mamy gwarancję, że nawet podczas wykonania gwałtowniejszego ruchu wtyczka nie opuści gniazda. W celu odłączenia głowicy od urządzenia należy w pierwszej kolejności wykręcić zabezpieczenia boczne, a następnie delikatnie usunąć wtyczkę z gniazda. Kabel zasilający najlepiej odłączać po zakończonym dniu pracy. Wystarczy go delikatnie wysunąć. Numer seryjny znajdą Państwo z tyłu urządzenia na niebieskiej naklejce. Jest on oznaczony odpowiednio sygnaturą SN i stanowi podstawę do gwarancji. Aby wybrać funkcję fale radiowe, należy odszukać ją na liście i zatwierdzić wybór. Następnie wybieramy pożądany program zabiegowy i zatwierdzamy. W górnej części znajduje się pasek mocy wyrażonej w watach. W przypadku głowic wyposażonych w laser biostymulujący mamy tutaj ikonę umożliwiającą włączenie bądź wyłączenie lasera, ikonę czasu oraz pulsacji i głowicy. Aby zmodyfikować moc urządzenia, wybieramy większe wartości na górnym panelu bądź mniejsze. Tak samo wygląda to w przypadku dotykowych przycisków dolnych i analogowych. By wyłączyć bądź włączyć laser, należy wybrać go i odnaleźć pożądane ustawienie. Następnie zatwierdzić swój wybór. Analogicznie będziemy modyfikować czas. I zatwierdzamy. Jak również częstotliwość. I rodzaj głowicy. By rozpocząć pracę, wybieramy przycisk Play. By ją zakończyć bądź przerwać, pauzy. W przypadku wybrania pauzy nasze parametry ulegają niejako zamrożeniu. To znaczy, że po ponownym wybraniu Play rozpoczniemy pracę z miejsca, w którym zatrzymaliśmy. Aby wrócić do menu głównego, należy przycisnąć dłużej ten przycisk. Przed przystąpieniem do zabiegu prosimy klientkę o zdjęcie metalowej biżuterii. Zabieg rozpoczynamy od wykonania demakijażu. Następnie wykonujemy peeling dobrany do rodzaju skóry naszej klientki. Następnie tonizujemy skórę. Wykluczamy przeciwwskazania do zabiegu.
przystępujemy już do właściwego zabiegu. Uruchamiamy urządzenie. Na skórę naszej klientki nanosimy żel zabiegowy Hebe. Twarz mojej klientki jest już zabezpieczona żelem przewodzącym w takiej ilości, by głowica nie wbrodziła w jego nadmiarze. Przystępuję teraz do wybrania odpowiedniej funkcji na ekranie. Wybieram program na twarz. Ustawiam czas na 15 minut. Wybieram głowicę czteropinową. Pozostawiam włączony laser biostymulujący i częstotliwość w hercach na poziomie 4. Już zaprogramowano w urządzeniu. Zabiegi na twarz będziemy wykonywać na poziomie od 4 do 5 Hz. Jest to częstotliwość dedykowana na te właśnie partie. Mniejsze wartości dedykowane są na ciało. Końcówka głowicy jest już zdezynfekowana preparatem do dezynfekcji skóry, także mogę przystąpić bezpiecznie do zabiegu. Najpierw przykładam głowicę do skóry mojej klientki, zaczynam nią powoli pracować i dopiero wtedy uruchamiam urządzenie. Ze względu na to, że przy wykonywaniu zabiegów RF bardzo ważne jest, żeby wszystkie piny znajdujące się na głowicy przylegały równolegle do skóry. Jeśli oderwiemy ją w sposób niekontrolowany, możemy doprowadzić do nieprzyjemnych odczuć naszej klientki. Parametry, na jakich będziemy pracować, dostosowujemy do odczuć klientki, pytając o to, czy czuje delikatne ciepło. Mogę zwiększać parametry podczas wykonywania zabiegu bez zatrzymywania urządzenia. Ze względu na to, że głowica RF jest głowicą ciepłą, pracujemy w pewnym pośpiechu, przechodząc płynnie z partii na partię. To znaczy, nie możemy skupiać się zbyt długo w jednym miejscu, by nie powodować nieprzyjemnych odczuć u naszej klientki. W przypadku RF-a bardzo fajnie sprawdzają się ruchy spiralkowe. Wszystkie ruchy staramy się prowadzić ku górze, zgodnie z ruchami masażu klasycznego. Możemy wykonywać spiralki, leniwe bądź pionowe ósemki lub ruchy proste. Ruchy proste świetnie sprawdzą się przy zabiegach bankietowych. Prowadzenie głowicy ruchami prostymi wymaga od nas już pewnej wprawy w jej prowadzeniu. Aby bezpiecznie oderwać pracującą głowicę od skóry naszej klientki, możemy albo zatrzymać urządzenie, albo zrobić to w taki sposób, by wszystkie piny znajdujące się na głowicy oderwać jednocześnie. Tego rodzaju odrywanie głowicy pozwoli nam wykonanie zabiegów bardziej bankietowych. Zobaczmy. Dzięki temu mogę pracować ruchami prostymi, pracując zgodnie z przebiegiem mięśni. To sprzyja bankietowemu efektowi zabiegu. Twarz mojej klientki będę obracowywać przez 15 minut. 5 minut przeznaczę na okolice oczu. W przypadku, gdyby chcieli Państwo wykonać zabieg bankietowy, sugeruję, by przez 10 minut opracować standardowo twarz klientki ruchami spiralkowymi, leniwej bądź pionowej ósemki. Kolejne 5 poświęcić na ruchy proste bankietowe, czyli... A przez ostatnie 5 minut skoncentrowali się Państwo na okolicach oczu, bruzd, zmarszczek. Gdyby chcieli Państwo rozszerzyć zabieg o okolicę szyi i dekoltu, doliczamy odpowiednio po 5 minut na tę partię. Co ważne, nie opracowujemy okolicy tarczycy. To miejsce będziemy omijać. Opracowałam już buzię mojej klientki, teraz skupię się na okolicy oczu, bruzdach nosowo-wargowych, zmarszczkach poziomych czoła i delikatnie rysujących się już kurzych łapkach. Do tego celu wybieram program liftingujący na okolice oczka. Ustawiam odpowiednią głowicę stożkową. Laser biostymulujący pozostaje włączony. Częstotliwość pozostaje na 4 Hz. Natomiast czas ustawiam już odpowiednio na 5 minut. Przykładam głowicę do skóry mojej klientki, zaczynam pracować i dopiero teraz uruchamiam urządzenie. Okolice oka możemy opracowywać ruchami spiralkowymi. Prostymi. Bądź leniwymi ósemkami.
Leniwe ósemki świetnie sprawdzą się w okolicy kurzych łapek i przy lwiej zmarszczce. Co ważne, opracowując okolicę oka, staramy się nie rozciągać skóry pod oczami. Czyli nasze ruchy będziemy kierować zawsze od zewnątrz w kierunku spojówki. Głowica do zabiegów RF jest głowicą ciepłą, dlatego też staramy się dość płynnie zmieniać stronę, którą opracowujemy. Dzięki stożkowej głowicy jesteśmy w stanie działać bardzo punktowo. Po zakończonym zabiegu zawsze na skórę mojej klientki nakładam odpowiednio dobrany krem pod oczy i do twarzy. Staramy się nie rozciągać skóry pod oczami, dlatego krem pod tą okolicę raczej wklepujemy. Brzuch możemy opracowywać za pomocą ruchów prostych. Trójkątnych. Spiralkowy bądź leniwych ósemek. Pracując głowicą RF możemy poświęcić więcej czasu bardziej problematycznym partiom. Co ważne, staramy się omijać wszelkiego rodzaju zmiany skórne, takie jak pieprzyki. Ramię możemy opracowywać za pomocą analogicznych ruchów. Ruchem prostym, trójkątnym, spiralkowym. Staramy się wszystkie ruchy ciągnąć w kierunku pachy. W przypadku opracowywania podczas jednego zabiegu zarówno okolicy pośladków, jak i uda, mogę wybrać jeden z programów. Uda bądź pośladki. I na nim opracowywać. Możemy wykonywać ruchy proste. Trójkątne. Spiralkowe bądź leniwe ósemki. W imieniu zakładu produkcyjnego Hebe serdecznie dziękuję za wybór naszych urządzeń i życzę owocnej pracy.